17 sesji Rady Gminy Ukowice bieżącej kadencji. Serdecznie witam panią Wójta Gminy Ukowice, panią Sekretarz, panią Skarbnik, zaproszonych sołtysów oraz panie i panów radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na uchwałę mieliśmy 15 radnych, obecnych jest 14, więc rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Panie i panowie radni, na swoim obradzie jest protokół ostatniej sesji dnia 16 października 2019 roku. Czy istnieje potrzeba odczytania protokołu? Protokół z ostatniej sesji został przyjęty. Panie i panowie radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji uzupełniony o uchwałę nr 12/67/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Rady Gminy Ukowice nr 10/54/2015 z dnia 2 października w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania treści tego przedstawionego przez i treści. Czy do przedstawionego porządku, nowego porządku są pytania lub inne propozycje? Te uchwały będzie przed chwilą mówił pan wójt i pani sekretarz. W takim razie przystępujemy do przegłosowania nowego porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem nowego porządku? Proszę o podniesienie ręki. Porządek został przegłosowany 14 głosami. Zgodnie z planem porządku obrad przechodzimy do wywołania komisji wniosków i uchwał. Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków komisji wniosków i uchwał. Marcie. Pani Wiktoria Marcia. Pan Piotr. Pan Piotr Kochoda. Pani Irena Marczak, pan Piotr Kochoda, Sławomir Zieliński wyrażają zgodę. Przystępujemy do przegłosowania komisji wniosków i uchwał, w skład których wchodzą pani Marcia Gilera, pan Piotr Ochoda, pan Zieliński, Sławomir. Czy państwa radnych jest za przyjęciem komisji? Proszę o podniesienie ręki. Komisja została przegłosowana 14 głosami. Proszę członków komisji o przystąpienie do pracy i przedstawienie uchwały nr 12/59/2015. Uchwała nr 12/59/2015 Rady Gminy Ukowice dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ukowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Rada Gminy Ukowice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program współpracy Gminy Ukowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 w brzmieniu jak załącznik nr 1. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ukowice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy w tej sprawie są jeszcze jakieś pytania albo uwagi? Przystępujemy do przegłosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 59/2015? Proszę o podniesienie ręki. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Proszę komisję o przedstawienie uchwały nr 60/2015 w sprawie zatwierdzenia kary dla zbiorowego zaopatrzenia wody, zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała nr 60/2015 dnia 16 listopada 2015 w sprawie zatwierdzenia kary dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 3 artykułu 18 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym tekst niezmiennej ustawy 2015 roku pozycja 1515 oraz artykuł 24 ust. 1 ust. 3 ust. 6 ust. 9a ustawy z
do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłatę stałą w następującej wysokości. Dla gospodarstw domowych szkalioneczko za 1 metr sześcienny wystarczanej wody w kwocie 3,30. Cenę leczko za 1 metr sześcienny odprawianych ścieków w kwocie 4,75. Opłatę stałą miesięczną za wodę w kwocie 2 zł. Dla pozostałych odbiorców ceny netto za 1 metr sześcienny dostarczanej wody w kwocie 3,30. Cenę netto za 1 metr sześcienny odprawianych ścieków w kwocie 4,75. Opłatę stałą miesięczną za wodę netto w kwocie 2 zł. Paragraf drugi. Dopłacić z budżetu gminy dla gospodarstw domowych do cen określonych w pierwszym punkcie. A do 1 metra sześciennego dostarczamy wody kwotę 0,73 metra. Punkt B. Do 1 metra sześciennego odprowadzamy ścieków kwotę złoty 35 metra. Paragraf 3. Punkt kolejny przedstawiony w paragrafie 2 dopłat ustaje dla gospodarstw domowych. Punkt A. Cenę netto za 1 metr sześcienny dostarczamy wody w kwocie 2,60. Punkt B. Cenę netto za 1 metr sześcienny odprowadzamy ścieków w kwocie 3,40. Punkt C. Opłatę stałą miesięczną dla budowy netto w kwocie 2 zł. Paragraf 4. Wycena netto zostanie doliczona za zdrowie z obowiązującymi przepisami. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Głosica. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Dziękuję. W sprawie tej uchwały są jeszcze jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę. W takim wypadku przystępujemy do przegłosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 12/60/2015? Proszę o podniesienie. Głosowało 14 radnych, 13 radnych było za przyjęciem, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Proszę komisję o przedstawienie uchwały nr 12/61/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Głosica na 2019 rok przyjętego uchwałą budżetową nr 4/9/2014 Rady Gminy Głosica z dnia 30 grudnia 2014 roku. Uchwała nr 12/60/2015 Rady Gminy Głosica z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok, przyjętego uchwałą budżetową na rok 2015 nr 4/9/2014 Rady Gminy Głosica z dnia 13 grudnia 2014 roku. Działanie na podstawie artykułu 18 ust. 2 i 4 punkt 9 litera D i punkt 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 264 ust. 3 ustawy z 8 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Głosica uchwala następuje. Paragraf 1. Budżecie gminy Głosica dokonuje się zmian w planie wydatków między działami określonych w załączniku nr 1 uchwały polegających na punkt 1. Zwiększa się dotację celową dla gminy Jarosław na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym w Jarosławiu, dzieci z terenu gminy Głosica o kwotę 2800 zł. Punkt 2. Zwiększa się dotację
gdzie troszeczkę jest później tych wydatków. I jeżeli Państwo sobie sięgniecie do projektu uchwały budżetowej na rok bieżący, czy wręcz do uchwały budżetowej, tam są zapisy, na przykład działa administracja, że planowane były nieznacznie wzrosty nagrodzeń, ewentualne nagrody dla pracowników. No tutaj powiem, że nie było wydatków znaczących w tym temacie, w związku z tym tutaj jakby zostały rezerwy, które przekazujemy między innymi na badania związane z oświatą, tam gdzie pracuje pracownikom na odprawy emerytalne między innymi, mimo że takie zapotrzebowanie do Ministerstwa Finansów poszło w sprawie dodatkowej subwencji, ale na dzień dzisiejszy nie mamy wyraźnej odpowiedzi pisemnej, że taką subwencję dodatkową dostaniemy. W związku z tym nie możemy dłużej ryzykować. A ryzykowalibyśmy tym, że nauczyciele na 1 grudnia nie dostaliby należnego wynagrodzenia, dlatego że w budżecie nam brakuje środków w tym temacie. Podobną sprawą jest sprawa nowego urządzenia. Panie Wójcie, co to było do szkoły? No właśnie, tablica interaktywna. Jeżeli gdzieś są jakieś rezerwy, a takie rezerwy zauważyliśmy w dziale 854, tam gdzie leci wypłata stypendium, zadanie merytoryczne zostanie wykonane w całości, bo wszystkie osoby uprawnione, które się zgłosiły o wypłatę stypendium, one to stypendium dostaną, ale zostały te 4000, dlatego możemy je przekazać na tą tablicę interaktywną do jednej z placówek oświatowych. Podobnie sprawa się ma jeszcze wrócę do tych wynagrodzeń. Co nagrody to nagrody, co podwyżki to podwyżki, ale w administracji, w dziale administracja planowaliśmy zatrudnianie robót publicznych. Dlatego w dziale administracja, ponieważ urzędy pracy do tej pory nie zawierały umów z innymi jednostkami. To się troszeczkę zmieniło. Można było, że tak powiem, przekazać zatrudnienie robót publicznych do gminnego zarządu gospodarką komunalną. Dlaczego tak i jak zrobiliśmy? Ponieważ my w urzędzie gminy mamy zatrudnienie w wysokości 25 osób. Kolejna osoba powoduje wzrost opłaty na PFRON. Żeby uniknąć tej płatności, przekazaliśmy zatrudnienie w ramach robót publicznych do gminnego zarządu gospodarką komunalną. I jak gdyby tu zaistniała konieczność przerzucenia tych kwot, te 10-16 tysięcy dla gminnego zarządu gospodarką komunalną, bo oni też im brakuje na wynagrodzenia, bo nie ma się co oszukiwać. Każda osoba zatrudniona, nawet dla nagrodów publicznych, gdzie to jest finansowane przez Urząd Pracy, powoduje jednak dodatkowe koszty, chociażby to wynagrodzenie z tytułu stażu pracy, również zabezpieczenie dla tych osób garnitur do pracy, że tak powiem. A poza tym pewnych rzeczy też nie można przewidzieć. Rosną nam niestety koszty eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, brakuje tam na energię i no, 6 tysięcy musiałam gdzieś znaleźć w rezerwach, może nawet nie w rezerwach, ale w innych działach, gdzie ja już mając przed sobą plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień dzisiejszy już mogę sobie mniej więcej kalkulować, czy żeby tak, żeby mi tych pieniędzy na poszczególnej klasyfikacji nie brakło. No, niestety jesteśmy obwarowani ogromną dyscypliną finansową. Powiem Państwu, że teraz po raz pierwszy kontrola wybiera sobie konkretne paragrafy. Wiecie Państwo, co to jest paragraf? I przez 2,5 roku analizuje, wybierając kolejny paragraf, jaka była kwota uchwalonego planu, jakie były wydatki, w jakiej dacie te wydatki były realizowane, żeby nie było przekroczenia nie tylko w miesiącu, nie tylko w roku,
tylko w konkretnym dniu. Także jesteśmy dyscyplinowani i no, o każde przekroczenie takich wydatków grozi dyscypliną budżetową, a co się za tym kryje, to już Państwu kiedyś o tym opowiadałam, Panu Pieniężną, ona jest uzależniona od wynagrodzeń. Także co jeszcze tutaj w tej uchwale jest? To sprawa wynagrodzeń. Jeszcze nie dotykałam sprawy dotacji dla przedszkoli publicznych. Państwo, polityka państwa zmierza w tym kierunku, żeby rodzic miał komfort przekazania dziecka do przedszkola wybranego przez siebie. A niestety na organie gminy ciąży obowiązek dofinansowania tych przedszkoli. I my podążamy za tym. Nie jest u nas tak strasznie źle, bo jak Państwo tutaj dokładnie analizują też tej uchwały, nie ma zwiększeń ani mniejszych w tejże klasyfikacji. Niemniej jednak dotacja dla przedszkola niepublicznego w innej gminie jest wypływem środków finansowych spoza zadań własnych, spoza samorządu, spoza gminy, spoza zadań, które gmina kreuje na własnym terenie. W związku z czym są to środki bardzo dokładnie analizowane i w projekcie uchwały budżetowej, w uchwale budżetowej pokazywane są te dotacje z nazwy. Konkretnie dotacja, na jaki cel i nazwa podmiotu. W związku z tym, że tak budżet jest uchwalony, bo tak wymaga ustawa o finansach publicznych, tak muszą być później realizowane zmiany. Dlatego tutaj w tych trzech zapisach, które nie wnoszą ani suma summarum, ani zwiększenia, ani zmniejszenia na dziale 801, 801, 04, 231. Niemniej jednak musimy to Państwu pokazywać, jakim podmiotom środki budżetu gminy zostały przekazane. Czy były pytania, coś jest dla Państwa niezrozumiałe, to proszę o wyprzedzenie. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim wypadku przystępujemy do przyjęcia uchwały nr 12/61/2015. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Za uchwałą głosowało 14 osób. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Proszę komisję o przedstawienie uchwały nr 12/62/2019 w sprawie określenia kwoty podatku od nieruchomości. Uchwała nr 12/62/2015 Rady Gminy Głubice z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz obwieszczenia ministra finansów dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku. Rada Gminy Głubice.